Święta to czas, w którym samotność doskwiera szczególnie. Jednak w Tarnowie Opolskim działacze Caritasu zadbali, by każdy mieszkaniec miał okazję do spędzenia tego wyjątkowego czasu przy ciepłym barszczu oraz w rodzinnej atmosferze. Jest to Wigilia zorganizowana dla osób samotnych, które mieszkają same, potrzebują po prostu spotkać się, porozmawiać, podzielić opłatkiem. Natomiast jest to również Wigilia zorganizowana dla osób bezdomnych, więc te osoby też zostały zaproszone, zgłosiły się. Koledzy mnie namówili, ale to byłem tu zaproszony, nie? Ale domu cały czas wysiedzieć nie idzie, no trzeba też pić między ludzi, nie? Kolędy, dekoracje oraz tradycyjne wigilijne potrawy – to wszystko było dodatkiem do spotkania. Najważniejszy był czas spędzony wspólnie oraz rozmowy o tym, co rzeczywiście liczy się w święta Bożego Narodzenia. Warto być dobrym dla drugiego człowieka, choć niewątpliwie święta są takim czasem, w którym jeszcze więcej tego dobra chcemy czynić, jeszcze bardziej chcemy być dla drugiego człowieka. I dzięki współpracy bardzo wielu ludzi dobrej woli udaje nam się realizować takie dobre inicjatywy. Rąk do pomocy w Tarnowie Opolskim nie brakuje. Lokalny oddział Caritasu przez cały rok pomaga najbardziej potrzebującym. Trzeba pomagać, trzeba jakoś umilać tym starszym ludziom czas, a skoro mamy siłę jeszcze i takie możliwości, no to dlaczego by nie? Każdy, kto chce, kto wyrazi chęć i ochotę, może nam tutaj pomagać. Wspólnie z mieszkańcami przy stole świętowali również przedstawiciele gminy oraz starostwa. Wydarzenie było okazją do bliższego poznania oraz rozmowy o potrzebach lokalnej społeczności. Spotkania w gronie mieszkańców, takie przedświąteczne, szczególnie osób, które często nie mają się z kim spotkać i Wigilię będą przeżywać albo sami, albo w takim ograniczonym gronie. No, chcę też ich w jakiś sposób wesprzeć. Widzę, że często to pomaga, jeżeli przyjeżdżamy tutaj zarząd gminy i rozmawiamy tutaj z mieszkańcami, szczególnie z naszymi seniorami, bo to oni chyba najbardziej potrzebują tego wsparcia. Bardzo się cieszę, że nasz zespół Caritas podjął się tego typu działania. Ta idea jest żywa w Tarnowie od bardzo długiego czasu. Zaczęło Stowarzyszenie Osób i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Trwa to już kilkadziesiąt lat, powoli już można mówić, bo ponad 20. No i co roku, jeśli mogę, to dokładam się do tego już jako prywatnie. Przy okazji robię też reklamę dla naszego powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie udzielamy instytucjonalnej pomocy potrzebującym. W tym wyjątkowo intensywnym przedświątecznym okresie pamiętajmy, że to nie zakupy oraz dekoracje są najważniejsze. Liczy się drugi człowiek i wspólne świętowanie narodzin Chrystusa.